dnia 17 czerwca 2019 roku w auli Collegium Maius odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach uroczystości dokonano odnowienia po 50 latach doktoratu profesora Stanisława Stabryły. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu 19 grudnia 2018 roku podjął uchwałę o odnowieniu po 50 latach doktoratu pana profesora Stanisława Stabryły i nadaniu tej uroczystości charakteru uczelnianego. Profesor Stabryła jest jednym z najwybitniejszych filologów klasycznych w Polsce, a jego dorobek naukowy i pisarski jest niezwykle urozmaicony. Obejmuje prace specjalistyczne dotyczące kilku dziedzin badawczych, ale również liczne eseje i powieści. Zainteresowania naukowe profesora związane są jednak przede wszystkim z antykiem grecko-rzymskim. Dzisiaj wielki dzień dla studiów klasycznych w Polsce i święto całego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyzją jego magnificencji rektora i Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Alma Mater Jagiellonica odnawia po 50 latach doktorat profesora doktora Stanisława Stabryły, emerytowanego profesora zwyczajnego w naszej uczelni. Profesor Stanisław Stabryła urodził się 2 listopada 1936 roku we Lwowie, a po zakończeniu II wojny światowej osiadł na stałe w Krakowie. W roku 1960 ukończył studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku filologia klasyczna. Doktoryzował się w roku 1969 na podstawie pracy Tragedia rzymska w twórczości Wergiliusza. Zwieńczeniem jego kariery naukowej było przyznanie mu tytułu profesora zwyczajnego w roku 1990. Jednym z ostatnich dokonań naukowych profesora jest nowy przekład wyznań świętego Augustyna. Laudabilis majorum nostrorum mos fuit. Ut doctoribus quinquaginta annorum laboribus et studiis studiorumque fructibus ornatis honores academicos renovare et confirmare solerent. Itaque cum vir doctissimus atque illustrissimus Stanislaus Stabryła.